No witam Cię, słuchaczu. Witam Cię w kolejnej przygodzie wraz z Adamem Ptasznikiem. Przygodzie pełnej wrażeń, pełnej przygód. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, wejdźmy do gry, zobaczmy. Dużo osób mówi, Marcinek, twój głos mnie tak uspokaja. Twój głos jest dla mnie niczym... Mogę sobie Cię wypuszczać normalnie przed snem, nie? I tak mówię, dobrze, to nagramy taki odcinek, żebyś mógł sobie go puścić jako dobranockę, a przy okazji się dobrze pobawić. Mordeczko, teraz tak, co się wydarzyło? Mamy już na maksa umiejętność ulepszoną na krytyka. Tutaj już jest 25% szansy na uderzenie krytyczne. Ulepszyliśmy sobie nagolenniki na plus 4. Dozbieraliśmy sobie tam... Czekaj, to wyrzucimy. Coś tam pozbieraliśmy, jakieś itemy. Ten łuk też wyrzucimy, bo za dużo zajmuje miejsca. Musiałem sobie w grafice zmienić, wiecie, bo to za dużo zajmuje mi miejsca, nie? Znaczy w grafice musiałem zmienić, kochani, to, żeby nam tak obraz nie był taki ciemny, nie? Musiałem go rozjaśnić troszeczkę. To wyłączyłem tą podświetlkę, ale myślę, że będzie dobrze. Teraz tak. Co my tu pozwiedzamy? My tu pozwiedzamy, mordeczko, wszystko. I cel na dzisiejszy odcinek to będzie wbicie 25 poziomu. Jesteśmy na razie na tej drugiej wysepce. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz 25 poziom trzeba będzie dobić, tylko teraz tak. Jeszcze bym zobaczył w umiejętnościach. Tarcza. Oczyszczenie. Przywróć porzec z szansą na usunięcie negatywnych efektów. Uderz w ziemię i uwolnij cienie, które zadają obrażenia. Przyzywa smoka pochłoniętego płomieniami w stronę wroga. Albo rzuca magiczną killę. Nie, to nam nic nie potrzebne, to tylko tą tarczę weźmiemy, to nie, to wszystko to tam nam nie jest w ogóle potrzebne, wiecie co, tylko te dwa skille nam będą potrzebne. Pójdziemy sobie dalej, pozwiedzamy, zobaczymy co tutaj jest. Będę musiał, kochani, na sekundeczkę to przerwać, na sekundeczkę dosłownie. Czekajcie, dobijemy tą grupeczkę i zobaczmy sobie tylko jedną rzecz. Jedną rzecz sobie zobaczymy, kochani. No i już jesteśmy, kochani. Jesteśmy z powrotem. Wybaczcie, że to tyle trwało. Znaczy, dla was to była sekunda, ale ja to musiałem, kochani, ogarnąć przez 10 minut, bo musiałem wszystko dobrze podostrajać. Żeby to dla was było ładnie wszystko ustawione. Dobra, czekajcie, teraz sobie ogarniamy tutaj tą grupkę. Jakoś sobie to tam powolutku płynie, nie? Próbujemy to jakoś tam ogarniać, wiecie. Żeby to... W sensie, wiesz, ja z takim ziomeczkiem, który mi pomaga tutaj od grafiki, żeby to jak najlepiej dla was wyglądało, żebyście mogli sobie, wiecie, przyjemnie oglądać. Przyjemnie sobie na to wszystko patrzeć. Dobra. Wiem, że są pelerynki, wiem, że mógłbym tych pelerynek używać, ale wtedy ta rozgrywka nie byłaby taka dynamiczna i... No byłoby to troszeczkę nudne, a tak to przynajmniej jak sobie pochodzimy, to sobie pozwiedzamy troszeczkę, okej, dobra. Na razie znajdujemy tutaj, ale docelowo będziemy się gdzieś tam kierować na środek mapy. Zaraz zobaczymy, co ten, co... Okej, dobra, przejdziemy tam dalej. Nie, wiecie co, ta szczelina to jest głupi pomysł, zostawimy to. No szczelina to jest głupi pomysł, nie ma co tej szczeliny robić w ogóle, nawet podchodzić. Powiem wam, że na dobranockę będę miał fajny filmik. Taki przyjemna ta muzyczka tak w tle. Bardzo przyjemna. Gansko, zobacz ile itemów poleciało, mordeczko. I można właśnie, widzisz, słuchaczu, takim właśnie ekspieniem można się dorobić, nie? Teraz tak, to wyrzucasz, bo zajmuje za dużo miejsca, to też. Zajmuje też za dużo miejsca, to też zajmuje miejsca. O, a tutaj za 3000 mamy, proszę bardzo.
Krokodyle, centaury. Boję się tych krokodyli, kurde. Centaurów, znaczy się mówię. Biją? Nie biją, już naprawili chyba ten błąd. A nie, biją dalej. I dalej tłuką te dipsy, ja pierdzie. Nienawidzę tych centaurów. Czekajcie, pójdziemy o tutaj, zobaczymy czy... No jakoś tak z wierzchu można próbować bić, nie? Żeby te centaury nas tam nie katowały. Czekajcie, dobra, dobra. Krasnolud. Okej, dobra, pyk. Możemy się cofnąć i teraz. No i super, jakoś tam można sobie pomalutku... Pomalutku expić. Kochani, dzisiaj mówię, cel 25 poziom. Zaraz po 25 poziomie zobaczymy jak to będzie. Coś tu z tyłu kulką mi się. Nie wiem o co chodzi. Zawsze jak najeżdżałem to... Nie wiem o co chodzi. Nie można zobaczyć nawet tej kuleczki. Wyobrażacie to sobie? Nawet nie możemy na kuleczce zobaczyć ile nam leci, ale leci nam eks w miarę szybko. O, tu są czerwone te szczury. Jeszcze sobie zajdziemy na nie. Wężusia. Wężuś, panie wężuś. O, subcio. Jakoś teraz ta, powiem wam, że poprawiłem troszkę ustawienia na OBS-ie. I w ogóle teraz, bo przepustowość poprawiłem bitową. I powiem wam, naprawdę te filmy, jeżeli chodzi o enkodowanie, wyglądają dużo, dużo lepiej. Czyli chodzi mi w tym momencie o płynność, wiecie co, o płynność, że jakoś te filmiki widzisz. No po prostu, co mam ci dużo mówić, słuchaczu, no z filmiku na filmik zaliczamy duży progres, tak? Coraz dalej, coraz płynniej i cały czas do przodu. Ciekawostką o tej grze, co mogę wam powiedzieć, bo ta gra była bardzo długo wyczekiwana przez fanów Metina dwójki. Ciekawostka jest taka i to co mi się podoba, to to, że cały czas, oni cały czas wprowadzają jakieś patche, cały czas wprowadzają jakieś zmiany, cały czas tutaj wiesz, no... Gra nie stoi w miejscu. Natomiast to co mnie wkurza troszeczkę w tej grze, to że tutaj całkowicie fabuła zginęła. Zginęła fabuła już na... dziewiątym poziomie, jak skończyły się misje. Powiem wam, że... No nie za ciekawie. Pod tym względem, pod względem misji, to nie za ciekawie to wygląda, natomiast... Czekajcie, bo nas zabiło. Natomiast świat jest fajnie rozbudowany. Mapy są fajnie rozbudowane, naprawdę. To wszystko cieszy oko. Można naprawdę się w tej gierce zatracić godzinami. Natomiast brakuje mi tego, tej jednej rzeczy, nie? Okej. Ale family friendly ta muzyka. Wiecie, ale wolę, żeby było tak, niż żeby zaraz mi blokowali filmik. Żeby się mnie czepiali na YouTubie, że niby coś zrobiłem złego. Lepiej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, prawda? Było fajnie, fajnie ułożone. Sorry, że tak spoglądam w prawą stronę, ale wiecie, tam po prawej stronie mam monitor. Widzę sobie poglądzik, jak to wszystko wygląda. No, dobra, pójdziemy dalej, przejdziemy się. Tu już aligatory są, krasnoludy. Możemy próbować. Why not? Troszkę słabo, bo te krasnoludy nas slowują. Troszkę tak lipnie do ekspienia, nie? Niewygodnie po prostu, o to mi chodzi. Ale tak to w porządku. Dajemy radę. Na ten mój sposób, wiecie, jak zbieramy sobie grupki i po prostu właśnie bijemy pod takim kątem, nie? To one nie są w stanie nawet nas zaatakować. O, zobacz. Pierścień bogactwa, tak? No. Właśnie takie bogactwo osiągamy dzięki takim grupkom. Tak? Proszę bardzo. Talizman bogactwa 2400, no i to mi się podoba. Ty, chyba sobie go nawet założę. On jest od 28 poziomu. Inteligencja.
Kurczę. No naprawdę, chyba sobie założę ten talizman. Jeszcze go ulepszyć? Można coś próbować. Mroczny gladiator. Elf. Ty, z takim to jeszcze nie walczyłem. Co to jest za gość? To jest jakiś... jakiś boss. Co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy, czujcie? Autentycznie. To chyba będzie ten. Walka z bossem, nie? Nazwę ten odcinek. Naprawdę, mroczny elfik, gladiator, zobacz jak to wygląda, kurczę. Słuchaczu, czy to jest jakiś boss jest? To jest jakiś bossman. Ciekawe co z tego bossa nam poleci. Fioletowa wstążka. Co to? Nie wiadomo. Coś to może oznaczać, fioletowa wstążka. Panie krasnoludzie. Te krasnoludy właśnie, berserkery się przyjemnie bije, powiem wam. Bardzo łatwo jest je zabić. Nie biją takiego dużego dipsa, jak się je złapie, wiecie, pod tym kątem. I dają dobrego expa, naprawdę. Bardzo dobrego expa dają. Aligatorki. Wszystkie się na nas rzuciły, okej. Kurczę, coś jest nie tak, jakoś mamy źle to... Bo nam biją troszeczkę dipsa, ale to nic. Aligatory nas biją. Jakoś źle się ustawiliśmy, no ale to nic. Ojejku. Och, przetrwaliśmy to. No, od razu tak myślałem, że jakoś pod złym kątem stoi. Kurczę, no mam ochotę na tych halabardników pójść, nie? Dobra, pójdziemy na nich. Już na nagrywkach to można wariować. O, i znowu się odrespił. Pójdziemy jeszcze raz na tego gladiatora. No bo kurczę, no powiem wam, pierwszy raz widzę tego gladiatora, nie? Naprawdę, jakiś boss musi być. Jeszcze nam jakąś fioletową wstążkę rzucił. Ciekawe, co to może być. Oj, się przeliczyłem troszeczkę się przeliczyłem. Ale to nic, to się nie przejmuj się tym. Słuchacze, czekaj, dobra. Pyk. Siadamy z powrotem. Wracamy na nich. O, coś tam, pierścień chyba łowcy nagród jakiś. Nie wiem, co to tam. Zaraz zobaczymy, łowcy przygód. Hełm łowcy przygód. No mówię, one 9 koła mają, nie? Kurczę, te elfy to naprawdę. Nie wiem, czy się nie przebranżowimy na wojownika jakiegoś. Pomyślcie sobie, taki wojownik. Rzucalibyśmy mu te buffy. Logowalibyśmy się na dwa konta. Ciekawe, czy to tak można, bo pamiętam, że w Metinie tak się robiło, że robiło się szamana, wiecie, nie? ja wiem, że wy wiecie. Takie rzeczy. Robiło się szamana i się tym szamanem, nie? Rzucało sobie buffy i człowiek sobie expił. Jakoś tam na spokojnie. Alabarnik, no. Czekaj, dobra. Spróbujemy go jeszcze raz. Może nam coś fajnego rzuci. Ale to weźmiemy sobie go z grupą, bo on jakiś słaby jest, to... Myślę, że damy radę z grupą porobić. Co, będziemy czas marnować, nie? Trzeba ich wszystkich od razu do piachu. Dziwnie to brzmi. Ale no trzeba. Na tym to wszystko polega. Cieszę się, że taki, mówię, że taki pozytywny odzew był ostatnio na odcinku, bo po prostu mam motywację do tego, żeby to nagrywać, do tego, żeby to tam ciągnąć dla was, tą serię. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie, kochani. Najwyżej zaczniemy sobie od nowa jeszcze raz tym wojownikiem. Zobaczymy. Zobaczę, czy da radę sobie buffy dawać. Kurczę, on 900 golda nam rzucił, ej, no to... Panie Elfuś. To jak ty jesteś taki słaby, to ja cię mogę bić cały czas. Przejdziemy się tam jeszcze w głąb, zobaczymy co tam jest. O, tutaj jest jakaś wysepka z aligatorami.
Kamieńcóweczka, aligatory, coś tego. Oho, aligatory już nam slowa dały. Ojej, ojej, ale boli. Dobra. O, i na spokojnie sobie to tak wrzucamy. I zbliżamy się, kochani, już ku końcowi odcinka. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapeczkę w górę. Możecie zostawić komentarz pod tym filmem, żebym wiedział, że wam się ta seria podoba. Będziemy dalej kontynuować to dla was, nie? Zobaczymy, jak to tam będzie wszystko wyglądało. Się już nam potiony kończą. To bez sensu, żebyśmy to wszystko, wiecie, ciągnęli. Skończymy ten film, jak się nam skończył potiony. Po prostu. Mówię, pomalutku człowiek już będzie zmierzał ku końcowi. Idziemy jeszcze tam dalej w głąb. Powiem wam szczerze, tam to już nie byłem. Tam aż tam da bardzo, bardzo daleko. A nie, tu chyba jeszcze byłem. No, tu jeszcze sobie zobaczymy. No i co? Z podróżującym Adamem Ptasznikiem. Na jego plecach praktycznie. W oddali, wiesz, zobacz, jak to wygląda. Samotny Adam Ptasznik pośród wielkiej inferny. Jeżeli chcesz więcej przygód z Adamem Ptasznikiem, zostaw łapeczkę, a będziemy myśleć nad dalszą przygodą. Trzymajcie się, kochani, mówił dla państwa Dr. Sick.